Siemanko, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj taka sytuacja, remont skrzyni w MTZ-cie, które mamy ściągniętego. Będziemy za chwilę ściągać podstawę od tura i rozbeszać się do skrzyni i zobaczyć, co tam piszczy u niego w środku, także oglądajcie do końca. To keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Nie, nie skręć! Trzymaj go hamulcem, Jacku. No to jedź! No i dobra, niech stoi. Trzymaj hamulcem. Trzymaj hamulcem, a wyjdzie podłożek mira. Ok. Jest złamany, to może się złożyć. To jeszcze można było wbić jedynkę. Wsteczny, jedynka. Dobra. Siedzi. Dziś drugi dzień zmagań z MTZ-em. Wczoraj jak go miałem, to nie nagrywałem, bo mi jest, że było ciemno, to jeszcze mi bateria padła. Także nawet w miarę mi się umył. Potem po remoncie będzie bardziej domyty, otłuszczony, żeby to miało ręce i nogi. Także autka trzeba prowadzić i brać go za przód, zobaczymy, czy czapek go wciągnie. Także kamera na głowę i zaczynamy drugi dzień zmagań walki z MTZ-em. Jeszcze kawałek, dobra. A, stoi na biegu jest! Tam zaraz się powieciera pod ciągnikiem. Dobra. Tyle, jedziemy, potem nakręcimy. A, takie to proste, nie będzie tam położyć tego. Widzę. Tak krótko mamy. Opuść troszkę. Jeszcze opuść. Dobra, odepnij ja sobie z tego. No właśnie o to chodzi, że tutaj nie podkłada jak na razie. A, woda! O, fajnie. Co się zepsuło? To trzeba już zerwać. Jak się zerwało. A nam zaraz przyjedzie zęby. Co to?
A, tu nic jsem. To tak znáčí. Marek, máš to paní? Dobra, opak. Starcie si? Teraz robimy tak, bo tam co podjedziemy, tutaj się podstawi żurawia, nie? Kamera namalowana, jak ściągaliśmy skrzynię pośrednio, to mi bateria padła i nie uchwyciłem tego, pośrednia ściągnięta. No i mamy sprawcę tego zamieszania. Łożysko siadło, ale skrzynia jeździła, szumiała, ale jeździła. Teraz rozbieramy dalej, zobaczymy co się kryje w tej puszce Pandory dalej. Na pewno będziemy zaglądać też do tylnego mostu. Także lecimy z koksem dalej. O kurwa, co na tył? Paru się zaczepię, nie? Na tylnym, no. No mówiłem tam, co to było. Tak, tam mówiłeś. Gdzie nie zdamy, nie? W tamtą czy w tam? Do ciebie. Ale żebyś pędzelki nie zjechał, bo to olej ma, widzę pod spodem. Tu rurka. Nie wpadła. Bobka to mały daje radę. Dobra. Cyk. Nie uleczę. Skąd to spadło? Nakrętka. Co? Nakrętka. Nakrętka, ale skąd? No odkręciła się skąd. Ale gdzie? Co? Tu, stąd. Tu? No. Ty, nie ma gwintu. Nie ma gwintu, zjechało gwint. Oho, ciekawie. To dalej do wymiany będzie. No. Zabezpieczenia uwaliło. I nie ma gwintu. Pośrednią skrzynię trzeba umyć. Bo tu olej puszczało na ten i cała jest zażygana, żeby to dobrze było. Wszystko ładnie, elegancko wyciągać, to trzeba umyć, żeby miał te ręce i nogi. Człowiek umyje się, będzie elegancko. Ja idę kamerę zanieść do ładowania i widzimy się, jak umyję. Bateria naładowana, to można nagrywać dalej, tak. Nawet w miarę mi się udało to domyć. Nie jest perfekcyjnie, ale jest w miarę to domyte. Była tragedia, ale kilka razy i nawet to elegancko wygląda. Tu budowę trochę podjechało. Dzisiaj koniec roboty na dziś, jutro doktorek przyjedzie do MTZ-a. Skrzynia wyciągnięta, zobaczymy co dalej tam pisze. Jak na razie to łożysko i tu z tyłu nakrętka puściła, to u nich to gwint poszedł, u nich to takie awaryjne niby. Znaczy często awaryjne. Zobaczymy co dalej tam siadło. I się wzięliśmy też dzisiaj trochę za kabinę. Ale to kabina będzie w następnym odcinku. Trochę już jest kabioret gdzie zrobiony. Dach ściągnięty, tylnia szyba też. Prawe drzwi ściągnięte. No i tam trzeba ją ładnie odmalować. I będzie luksus torpeda. To by było w tym filmie tyle, z dwóch dni w sumie, z rozbiorką MTZ-a jest. Ja biorę się za chwilę za montaż, także do usłyszenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, do następnego, cześć.